rejs, na który was zabieram, jest rejsem oficerskim. To znaczy, że właśnie tutaj szkoleni są młodzi oficerowie, którzy kiedyś popłyną na Zawiszy. Dzisiaj jako załoga, a kiedyś będą, można powiedzieć, dowodzić tym statkiem. O, parę lat temu tak niewiele powiedzieć. Ale ja ją dowierzyłem na... Dobrze, bo 10 lat temu... Zawsze po zachodzie słońca zakładamy. Tak, na Zawiszy ostatnio. Już jest po obiedzie. Na pokładzie coraz więcej krząta się osób, to znak, że niedługo wypływamy. In the year 1935 group of volunteers and scouts gave new life to 30 hero wooden sailship rolling across the Baltic Sea holding strongly steering wheel set Zaruski name the ship Zawisza Czarny. Way hey oh hey, way hey. Set Zaruski name the ship Zawisza Czarny. Way hey oh hey, way hey ah ho. Set Zaruski name the ship Zawisza Czarny. No i nadszedł ten czas, w którym wreszcie wychodzimy z portu w Gdyni. Mamy około godziny 8. Jak widać i słychać po moim głosie, nie jestem za bardzo wyspany. Może uroki PKP dały mi tak w kość, że jeszcze będę to odsypiał przez tydzień. No ale za chwilę zaczynamy wciąganie bandery i kolejny fascynujący dzień na Zawiszy Czarnej. Minuta przed! A już baczność! Banderę podnieś! Zawisza Czarny to niesamowity okręt i mogę wam go w całości pokazać. Taka okazja tylko u nas. No chyba, że sami zawitacie na jego pokład. A za tymi drzwiami znajduje się serce Zawiszy Czarnego. Silnik. Oryginalny silnik od Ubota. Skoro silnik jest sercem każdego statku, to musi być także gdzieś mózg. A mózg jest tam, w nawigacyjnej. Teraz znajdujemy się w mesie, gdzie spotykają się oficerowie na odprawie albo po prostu jedzą obiad, śniadanie albo kolację. Thank you.
a za mną znajduje się najważniejsze miejsce na statku. Campus, czyli miejsce, gdzie przygotowuje się jedzenie. Wyobraźcie sobie, że są takie miejsca, do których nawet król piechotą chodzi. I to jest właśnie korytarz do takiego królewskiego miejsca, gdzie jest tron. Co ciekawe, mamy tu dwa trony, dla królowej i dla króla. I tam oczywiście spędzają swój czas, znaczy krótką chwilę, albo jak mają mdłości. Duża ulga. A teraz znajdujemy się w łazience szkolnej Zawiszy, gdzie załoga bierze prysznic. Może nie jest tu zbyt wiele miejsca, ale na pewno wystarczająco, żeby 40 osób załogi mogło spokojnie wziąć prysznic. Osób w tym jednym miejscu się nie bardzo zmieści, ale jakby tak podzielić się, to myślę, że można. W końcu mamy tu aż cztery umywalki, mamy aż dwie kabiny prysznicowe, więc myślę, że nie ma problemu z prysznicem. Można też dodać, że prysznic jest zbawienny, zwłaszcza po długiej wyprawie, kiedy jesteśmy cali mokrzy i to nie od wody, ale od własnego potu. A tu jest jedno z najważniejszych miejsc na statku. Chłodnia głęboka. Jest tu bardzo zimno, wiadomo, wrazimy mięso, chlebek i takie inne rzeczy. No ale całkiem przyjemnie, chociaż na dłuższy rejs, gdybym tu został, to pewnie by musieli wynieść. Więc jeśli w lipcu lub w sierpniu ktoś lubi takie mroźne klimaty, to myślę, że miejsce jak najbardziej dla niego. Teraz będziemy wypływać i zobaczcie, co się dzieje na pokładzie. Group of volunteers and scouts gave new life to 30 hero wooden sailship, rowing across the Baltic Sea, holding strongly steering wheel, said Zaruski named the ship. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza. Trochę wieje, trochę pada, no i nie będzie różowo, zwłaszcza kiedy wypłyniemy na morze i wtedy zacznie się prawdziwe kołysanie, bo powieje dość silnie, od 8 do 9 stopni nawet. Way hey, oh hey, way hey, aho, said Zaruski name, the ship Zawisza Czarny. Way hey, oh hey, way hey, aho, said Zaruski name, the ship Zawisza Czarny. After 14,000 miles, after war so cruel times, Lake Zawisza down, seabed moist and sandy. Warunki należą najłatwiejszych. Ale czasem bywa gorzej. Także nie ma co płakać, jest się z czego cieszyć. W każdym razie nieźle buja, a może pobuja jeszcze bardziej i może uda to się nagrać. O ile przetrwamy. But in 1961, scouts again hoist the Polish flag on the new schooner named the same Zawisza Czarny. Way hey, oh hey. Way hey, aho, on new schooner named the same Zawisza Czarny. Way hey, oh hey, way hey, aho, on new schooner named the same Zawisza Czarny.
Jak widać, nie wszyscy dobrze znoszą te warunki. Ale nasza wachta trzyma się całkiem nieźle. A jak już się wymarzniecie na swojej wachcie, to wreszcie możecie zejść do kubryka. I tu cała załoga spędza swój czas między jedną wachtą a drugą. No i oczywiście sypia. Koja. Nie ma zbyt wiele miejsca, ale śpi się całkiem nieźle. No i można trochę pomarzyć i się pobujać. Jest dobrze i może być lepiej i na pewno będzie, a za chwilę wyjdziemy z portu na Helsinki. Sieszeleczka przykrzywia. Teraz dobrze. Like a medieval Polish knight, fighting always on right side, with a helping hand for those who really need it. Brave Zawisza faced the storm, took 8 people on the board, on Bermuda when the Marquez bark was sinking. Way hey, oh hey, way hey, aho, on Bermuda when the Marquez bark was sinking. Way hey, oh hey, way hey, Marquez bark was sinking. Many days and many nights, many thousand salty miles, round the world Zawisza proudly crossing rollers. With her courage and charm too, with her brave and faithful crew, over Great Lakes, over Cape Horn, stormy waters. Way hey, oh hey, way hey, aho, over Great Lakes, over Cape Horn, stormy waters. Way hey, oh hey, way hey, aho, over Great Lakes, over Cape Horn, stormy waters. Właśnie tak, zakończyliśmy rejs na Zawisze Czarnym. Teraz nie pozostało nic innego, jak dostać się z powrotem do domu. No albo przeczekać w tym spokojnym, może nie za ciepłym, ale na pewno bezpiecznym miejscu do kolejnego rejsu. If you take one step on Zawisza deck, deep in heart you really feel like coming home. Way hey, oh hey, way hey. Feel like I'm